Donald Tusk potwierdza, że jest premierem wszystkich Polaków, a nie jak Andrzej Duda, tylko tych spod flagi PiSu. Natomiast Duda nadal nie może zrozumieć, co się stało 15 października, kiedy Polacy pogonili jego i Kaczyńskiego jako naczelnika. Natomiast kiedy Duda na portalu X mówi, że Tusk nie będzie jego premierem, jedyne, co wtedy przychodzi mi do głowy, to stwierdzenie, którego naprawdę bardzo często nie używam. Ale jeżeli premier Tusk nie jest twoim premierem, Andrzej, to Andrzej Duda nie jest moim prezydentem. I właśnie takimi słowami dałeś mi, temu, który na ciebie nie głosował, prawo do mówienia, że Andrzej Duda nie jest moim prezydentem. Tak, oczywiście wiem, jestem Polakiem, mam polski paszport, kocham Polskę, mam związki z Polską, ale nie głosowałem na Andrzeja Dudę. Jego drugą kadencję przeżyłem dosyć ciężko. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że ona była okraszona skandalem, małym przekupstwem 70 milionów, które Ksasin wydał na te wybory kopertowe. Było i wiele więcej niesprawiedliwości. Od telewizji zacząwszy, skończywszy na spółkach Skarbu Państwa. Natomiast kiedy Andrzej Duda mówi, że premier Donald Tusk, przyszły premier, nie będzie jego premierem, a ten człowiek wolnych, demokratycznych, co prawda nierównych za bardzo, ale jednak w wolnych wyborach wygrał i będzie budował rząd, większościowy rząd, to niestety, ale prezydent tu, to prezydent nie Tusk, ale mi się wymknęło, to prezydent Duda nie ma prawa mówić, że on nie jest jego premierem. Dlaczego? Bo jesteś też Polakiem, Andrzej, masz też paszport i mimo, że go nie popierasz, to będzie to twój premier, czy tego chcesz, czy nie. Cześć, ja mam na imię Sebastian. Dzisiaj na moim politycznym vlogu opowiem Ci, jak to z prezydenta można się stać komikiem w analogii do człowieka, który będąc komikiem stał się prezydentem. Ale zanim o tym, to mam do Was wielką prośbę. Najpierw podziękowanie. Dalej dziękuję za ponad 20 tysięcy użytkowników na YouTubie. Dziękuję Wam za każdy komentarz pod każdym z moich filmów. Bardzo często w tych komentarzach też zadajecie mi pytania. Niestety jest tych komentarzy i pytań tak dużo, że nie jestem w stanie na wszystkie odpowiadać. Dlatego już teraz zapraszam Was na mojego Twittera, na którym jest 80 osób. Niedużo. Ale właśnie dzięki temu, że jest nas tam niewiele, to jestem w stanie odpowiedzieć na każde pytanie. Więc jak macie do mnie jakieś pytania albo chcecie usłyszeć mój komentarz na temat danej sprawy, zapraszam Was na mojego Twittera. Link znajdziecie w opisie, a tutaj jest nazwa mojego konta na Twitterze. Bardzo Was do tego zapraszam i chciałbym, żeby na Twitterze też nas było kilka tysięcy. A teraz wracamy do sedna sprawy. Pewien ukraiński komik stał się prezydentem i co ważniejsze, mężem stanu. W chwili próby wzniósł się na wyżyny nie tylko intelektualne, ale też moralne. Stał się prezydentem wszystkich Ukraińców. Natomiast w Polsce mamy znów na odwrót. Mamy faceta, który jest prezydentem rzekomo i stał się komikiem. Co więcej, stał się bardzo wielkim aparatczykiem pisowskim. Mimo, że powinien oddać i wyzbyć się legitymacji partyjnej, to dalej wspiera Prawo i Sprawiedliwość. Aparatczyk partyjny, jednymi słowy, a nie prezydent. Dlaczego śmiem twierdzić, że Duda dalej jest aparatczykiem partyjnym? W zeszłym tygodniu miał swoje wystąpienie w Sejmie. Jedyne, co zapamiętałem z tego wystąpienia, to to, że w okrętny sposób powiedział: panie premierze Tusk, pan nie może nie realizować swoich postanowień, nie może pan nie realizować swoich obietnic, mimo że ja będę rzucał panu największe kłody, jakie można, będę panu wetował wszystkie możliwe ustawy, to pan nie może oszukać swoich wyborców. Andrzej, to naprawdę to nie jest rządzenie PiSu, gdzie ty musiałeś wszystko podpisywać, a teraz będziesz wszystko musiał wetować. Ty zacznij myśleć, masz półtora roku na to, żeby stać się Polakiem, żeby stać się prezydentem Polaków, a nie dalej PiSowców. Dodatkowo, kiedy przeczytałem kawałek, bo jeszcze nie było całego, ale kiedy przeczytałem kawałek wywiadu, który Andrzej Duda udzielił do takiego wielkiego prawicowego ścieku, to znaczy nie ścieku, to w sieci albo sieci, jakoś to się tak nazywa, powiedział wyraźnie: premier Tusk nie będzie moim premierem. Andrzej, my się cieszymy, że on nie będzie twoim premierem, bo jakby był twój premier, to masz Morawieckiego, który jest twoim premierem. Chłop nawet nie potrafi skolekcjonować, bo to zbyt wielkie słowo, przekonać kilkunastu ludzi do tego, żeby z nim w rządzie wystąpili. Coś mi się wydaje, że Andrzej Duda z Mateuszem Morawieckim walczą w tej chwili tak zwanej wojnie na stand-upy. Który większego z siebie komika zrobi i to szybciej. Na szczęście za chwilę już będziemy mieli prawdziwego premiera,
który będzie podejmował prawdziwe decyzje. I będą to decyzje dobre dla Polski i dla Polaków. A to, że Andrzej, one się tobie nie będą podobały, czy Morawieckiemu nie będą się podobały, to tylko pokazuje, że wy jesteście w mniejszości, bo my 15 października, stojąc na Jagodnie do 3 nad ranem, ja nie stałem, ale wiele osób stało, pokazaliśmy wam, gdzie jest wasze miejsce. No niestety, jaśnie panujący nam Andrzej Duda będzie jeszcze na tym stanowisku przez kilkanaście miesięcy, około półtorej roku, chyba że wcześniej uda się go postawić przed Trybunałem Stanu. Na co oczywiście liczę. Nie wiem jak wy, jeżeli wy też na to liczycie, piszcie w komentarzach za każdy komentarz i tak jestem wam wdzięczny. Nawet za ten, który powie, że nie liczycie na Trybunał Stanu dla Andrzeja Dudy. Ale wracając. Donald Tusk, jak obejmie rządy około 12-13 grudnia, będzie miał przez kilkanaście miesięcy bardzo pod górkę. Duda nawet nie będzie czytał ustaw, które do niego przychodzą, on je będzie po prostu wetował. Czyli w sumie niewiele się zmieni, bo przedtem nie czytał ustaw i je podpisywał, teraz nie będzie czytał i będzie je wetował. Czyli będzie co, po drugiej stronie ten podpis musiał swój złożyć. Czyli dalej będzie długopisem PiSu, można powiedzieć. Natomiast czy ja się z tym zgadzam? Nie. Dlaczego? Dlatego, że my Polacy w wyborach 15 października pokazaliśmy tej całej pisowskiej hałastrze, łącznie z Dudą na czele, ale w sumie Duda nie walczy o drugą, o trzecią kadencję, bo zgodnie z polską konstytucją można mieć dwie kadencje. Słyszeliście taki przerywnik, słyszeliście, kto jest kandydatem na prezydenta w wyborach w 2025 roku? Ponoć Broszka. Ciekawi mnie to, czy pani Broszka, Beata Szydło, sobie poradzi z dziedzictwem Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego. No ale nie wracajmy do tego. My Polacy w wyborach 15 października pokazaliśmy jasno, nie chcemy dzielenia Polaków, nie chcemy martyrologii budowanej na tym, że Niemcy są źli, a Ruscy nas najadą, jak nie będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Nie chcemy dzielenia Polski na tą gorszą i na tą lepszą, czyli tą pisowską i na tą demokratyczną. W końcu pamiętajcie, pisowcy, 15 października 74% Polaków poszło do wyborów i w tym wszystkim była zdecydowana większość opozycji demokratycznej. Ponad 11,5 miliona Polaków zagłosowało przeciwko PiS-owi. Duda odejdzie jako komik, a Broszka nigdy nie wejdzie na to stanowisko. Dlaczego? Dlatego, że my 15 października pokazaliśmy wam tylko malutki element tego, na co nas stać. Jeżeli dalej będziecie się zachowywać tak, jak się zachowujecie, to w 2025 roku pójdzie nas do wyborów 85%. I wtedy ani Broszka, ani Duda, ani żaden inny Błaszczak nie mają szans zdobyć nawet 20% poparcia. Duda odda swoje stanowisko jako komik. Przyszedł jako prezydent, odejdzie jako komik. Na jego miejsce nie przyjdzie ani Broszka, ani żaden inny Błaszczak, bo my ich nie chcemy. My nie chcemy polityki, którą wy nam serwujecie. Nie chcemy Polski podzielonej, nie chcemy Polski brunatnej, nie chcemy Polski z wizją Kaczyńskiego czy Morawieckiego. Ale wy tego nie widzicie, bo we własnych pałacach tylko siedzicie. Wyjdźcie na ulicę, porozmawiajcie z normalnymi Polakami, a nie tylko pisowskimi działaczami. Zobaczcie, że Polska jest kolorowa i jest uśmiechnięta. Nie tam, gdzie wy, bo wy tylko przynosicie szarość, smutek i rozpacz. No chyba, że się znów mylę. A jeżeli tak, to napiszcie mi to w komentarzu. Za każdy komentarz, suba lub lajka. Bardzo wam dziękuję. Komentujcie, dzielcie i promujcie mój materiał, a dzięki temu te moje materiały docierają nawet do tych, którzy dzisiaj myślą inaczej. A może otworzę im oczy? Chociaż jednemu, jak otworzę oczy, to już jest to wielki sukces. I pamiętajcie, zapraszam na mojego Twittera. Na razie, cześć wam.